W poprzednim materiale dotyczącym dwużyłowego systemu Hikvision, w tym przypadku był to zestaw KIS 702, uruchomiliśmy go, skonfigurowaliśmy, duże słowo, po prostu zadziałał. Dzisiaj dodamy sobie drugi, dodatkowy monitor, tak aby ten system był trochę większy i stopniowo będziemy go powiększać. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspominałem w poprzedniej części materiału, gdzie tak pokrótce omówiliśmy sobie ten zestaw KIS 702 i właściwie zadziała on nam z pudełka po aktywacji urządzeń, bez żadnej specjalnej konfiguracji. Dzisiaj dodamy sobie monitor dodatkowy, czyli takie drugie piętro powiedzmy. No i dodamy urządzenie do HikConnecta, tak aby też nasz telefon w momencie wciśnięcia tego tutaj przycisku dzwonił i abyśmy uzyskali sobie podgląd na telefonie, też mogli te wyjścia przekaźnikowe otwierać z poziomu telefonu. Ja sobie podepnę teraz ten monitor do kontrolera, bo jeszcze nie jest podpięty, tutaj wiszą mi przewody z monitora i wracamy za chwilkę. Ok, monitor podpięty, uruchamia się. Zobaczymy sobie zaraz, jeszcze tutaj nam się ładuje. Zobaczymy sobie zaraz w SADP Toolu. Ok, monitor wykryło nam już w SADP Toolu, natomiast zapomniałem, że bawiłem się nim jakiś czas temu i już go ustawiałem jako dodatkowy, żeby sprawdzić, czy to działa. Co dziwne, wykryło mi go na tym samym adresie IP. Także może najpierw zmienimy sobie jego adres IP, później przywrócimy do GoFabryki i zaczniemy jego konfigurację od zera. Ok, monitor się uruchomił. Tak jak w przypadku tego pierwszego monitora z poprzedniego odcinka, po uruchomieniu język angielski, no i czeka na aktywację, natomiast my zrobimy sobie to za pomocą IVMS-a, tak jak mówiłem. Sprawdźmy sobie w SADP Toolu, tutaj jeszcze w IVMS-ie mi wisi z poprzedniego, dokładnie, mamy go i to jest monitor z końcówką 24. Jest na tym samym adresie co ten główny monitor, także zmieniamy pierwsze co to aktywujemy sobie to urządzenie. Nadamy takie samo hasło jak było w tamtych, w tym przypadku admin z wielkiej litery 123 małpa. Ok, adres zmieniony, nie, adres niezmieniony, natomiast urządzenie aktywowane. Zmienimy sobie końcówkę adresu może na 66. Podamy hasło przy tej zmianie. Tak. Zakończono pomyślnie edycję tutaj adresacji. Mamy 66 i dodamy sobie go do IVMS-a w tym momencie, do listy urządzeń. Nazwiemy dodatkowy, tak żeby móc go sobie identyfikować tutaj. Jest dodany. I teraz wszystkie trzy urządzenia mamy dodane do IVMS-a i sprawdzimy sobie zaraz jego ustawienia. Natomiast na samym wyświetlaczu, tak jak w przypadku tego głównego monitora, mamy numer pomieszczenia. Numer pomieszczenia 1. Czyli tak naprawdę te urządzenia w tej chwili, pomimo tego, że mają inną adresację, jeśli chodzi o adres IP, może to poprzestawiam trochę, może uda mi się pokazać obydwa zaraz do kadru. Tutaj mamy w języku polskim monitor, ten będzie monitorem głównym, ten będzie dodatkowym, natomiast na chwilę obecną mają one takie same numery lokalu, a musimy ustawić sobie ten dodatkowy tak, aby był rzeczywiście dodatkowym. Przejdźmy sobie do jego ustawień tutaj zębatką i szczerze mówiąc sam nie mam pewności, już nie pamiętam, czy dało się to ustawić z poziomu rzeczywiście IVMS-a, zaraz sobie to zobaczymy. Domofon, hasło uprawnienia, alarm, informacje. Ok, przeklikałem sobie tutaj ustawienia w IVMS-ie, już miałem chwilę grozy i obawy, że nie ma tej pozycji z poziomu IVMS-a, ale jak najbardziej jest. Zakładka sieć, ustawienia sieciowe grupy, czyli właśnie te ustawienia odnośnie komunikacji samych urządzeń. I tutaj musimy sobie zmienić typ urządzenia z wewnętrznego na dodatkowy moduł wewnętrzny, jego numer, a może zostawmy 0 domyślne, sprawdźmy. Chyba nie uda się nam ustawić 0, także musi to być 1 w tym przypadku, czyli urządzenie dodatkowe numer 1, zapamiętano, zapisano. W tym momencie
jak najbardziej tutaj, jeśli zrobimy zbliżenie, na tym monitorze pojawił się napis extension, czyli no, monitor dodatkowy, jeszcze nie zmieniałem tutaj języka i właściwie nie wiem, czy to nie już. Sprawdźmy sobie widok na żywo, jak najbardziej widok na żywo tutaj jest już dostępna tutaj stacja bramowa. Mamy podgląd ze stacji bramowej, tu widzimy, która leży. Nic więcej nie musieliśmy robić. Cofnijmy się do głównego menu i tu postaram się Wam tak zaraz po wciśnięciu przycisku. Niepowodzenie połączenia. Ok, po próbie wciśnięcia, nawiązania połączenia ze stacji bramowej właściwie żaden z monitorów nam teraz nie zadzwonił. Tak do końca nie wiem, czemu też nie zadzwonił nam ten główny. Natomiast jest ważna informacja w tym dodatkowym, znaczy informacja, ikonka, która znajduje się tutaj w prawym górnym rogu. Taka stacja bramowa z przekreśleniem, z X-em i po jej wciśnięciu, może mi się, tutaj mamy komunikat o tym, że jest nieprawidłowy numer samej stacji bramowej i szczerze mówiąc może ustawimy sobie go z poziomu samego monitora, bo przy okazji zobaczycie sobie, jak wygląda ten interfejs w monitorze, jeśli chodzi o ustawienia. Przechodzimy sobie do ustawień. Może w pierwszej kolejności zmienimy sobie język tego monitora, uruchomimy go ponownie, tak aby on był już po polsku. OK. Monitor będzie się uruchamiał ponownie, także czekamy chwilę. OK, monitor nam się uruchomił, mamy już interfejs w języku polskim. W dalszym ciągu może klikniemy, tu pewnie zasłaniam, ale komunikat, który widzieliście, nieprawidłowy adres IP panelu wewnętrznego. Czyli ten dodatkowy monitor tak naprawdę nie wie, z czym się komunikować na chwilę obecną, a powinien komunikować się z głównym monitorem o numerze 1, który ja tutaj sobie sprawdzę, ma adres IP 0064. No i spróbujemy sobie tutaj znaleźć w tych ustawieniach naszych konfiguracja w naszych ustawieniach. Może ja sobie na chwilę wezmę i wpiszę hasło na, w tą stronę. W tych ustawieniach, gdzie taki numer IP tego głównego monitora podać, tak aby urządzenia łączyły się ze sobą. Tak naprawdę to powinno wystarczyć. OK, weszliśmy w ustawienia zaawansowane, konfiguracja, jeszcze raz pyta nas o hasło, wpiszemy sobie hasło, mamy informacje lokalne, tak zwane, tak to jest nazwana ta pozycja, zobaczmy sobie informacje lokalu, numer pokoju 1, numer wewnętrzny również 1, to jest właśnie ten numer rozszerzenia naszego. Lecimy dalej. Ustawienia sieci nas nie interesują na chwilę obecną. Tak jak mówiłem, tego nie trzeba ruszać w systemach dwużyłowych. I tu mamy naszą właśnie opcję, która odpowiada za to, że to urządzenie się nie połączyło, czyli zarządzanie urządzeniami, panel wewnętrzny. Mamy wyszukany w tej chwili urządzenie. Samo znajduje dodatkowy panel. Musimy go wskazać. Jest teraz zaznaczony. Cofamy się. Tak naprawdę jest już odpowiedni adres IP wskazany. Wycofamy się do głównego menu. Jeszcze tutaj mamy tą ikonkę z X-em, ale może spróbujmy. OK, jak widzieliście, dokonaliśmy próby teraz połączenia i zadzwonił nam ten główny monitor. Dodatkowy w dalszym ciągu nie dzwoni. I sprawdźmy, co chce powiedzieć nam nasz monitor, że w dalszym ciągu nie dzwoni. Sprawdź, czy hasło rejestracji poprawne. OK, hasło rejestracji. Poszukajmy takiego parametru w konfiguracji. Jeszcze raz musimy podać hasło. Jesteśmy w konfiguracji i była tam informacja o jakiejś haśle rejestracji. No mamy od razu w informacjach lokalnych hasło do rejestracji nie skonfigurowano. Kliknijmy sobie tutaj w tą pozycję. No i o co chodzi? No to jest to samo hasło, które mamy do stacji bramowej, także wpiszmy to, co ustawialiśmy, czyli admin 1, 2, 3, małpa. Zwińmy tą klawiaturę. Wprowadź ponownie. OK, hasło wprowadziłem. Cofnęliśmy się do głównego menu i już tutaj widać po prawy górny róg, ikonka jest
no, zaznaczona, że wszystko powinno być ok. Nawet możemy sobie tutaj kliknąć i żaden komunikat nam nie wyskakuje o błędzie. Sprawdźmy, czy w takim razie w tym momencie, po tak naprawdę krótkiej i szybkiej konfiguracji, podanie tylko dwóch parametrów właściwie, adresu IP stacji głównego monitora, wybraniu głównego monitora i podaniu hasła, czy to wystarczy? Jak widzicie, obydwa monitory dzwonią. Może rozłączymy to połączenie. Także tak wygląda dodanie drugiego monitora. Ustawiamy go w tryb rozszerzenia, czy jak to się tam nazywa, dodatkowego monitora. Podajemy mu, wskazujemy właściwie, bo on wykrywa sobie to drugie urządzenie, wskazujemy mu główny monitor i podajemy tak zwane hasło rejestracji. Tyle, obydwa monitory dzwonią. Na obydwóch monitorach możemy dokonywać sobie rozmowy i sterowania naszymi przekaźnikami.